Dzisiaj gościem w BookBooku Joanna Jodełka. Cieszę się, że jesteś moim gościem, a to dlatego, że niedawno dużo o tobie mówiliśmy tu w BookBook.pl. Odbyła się, słuchaj, taka debata między pisarkami, krytykami literackimi. Rozmawialiśmy o tak zwanej literaturze domestic noir. Wzięliśmy sobie, wiem, że cię nie było ciałem, ale byłaś duchem poniekąd, ponieważ wyjaśnię widzom tylko szybciutko. Domestic noir to jest literatura tworzona przez kobiety, przez autorki tych wszystkich zaginionych dziewczyn, dziewczyn z pociągu, szczęśliwych dziewczyn, nieszczęśliwych dziewczyn. To bardzo modny obecnie nurt takich thrillerów dla kobiet. I Robert Dostaszewski, który był jednym z naszych gości, krytyk, sam jest również pisarzem, powiedział: dobrze, ale przecież my mamy swoją autorkę literatury domestic noir, przecież mamy Jodełkę. Czy ty wiedziałaś, że jesteś autorką domestic noir? Ja się dowiedziałam z Facebooka i o tej dyskusji, bo była tutaj w Warszawie, nie mam w Poznaniu, ale dowiedziałam się z Facebooka i właściwie się bardzo zdziwiam i Robertowi Ostaszewskiemu powiedziałam, że nie wiem, czy jestem domestic noir, ale mogę być Christmas noir, jako ta Jodełka. Dowiedziałam się zupełnie po tej dyskusji, że taki nurt reprezentuje. Bo wiesz, to chyba chodzi przede wszystkim o to, że w twoich książkach przemoc, którą pokazujesz, to jest taka przemoc bardzo bliska, to jest przemoc właśnie domowa, to jest przemoc między najbliższymi osobami w różnych wariantach, w różnych książkach, ale to jest właśnie wyznacznikiem tego nurtu, więc pewnie dlatego się do niego pozwoliliśmy sobie przyciągnąć. Ale rzeczywiście w twoich książkach zbrodnia dzieje się właściwie, no powiedzmy, w przysłowiowej kuchni, prawda? Myślę, że tak, bo jakby ja nie piszę o wielkich aferach światowych, ani o polityce, ani nie poruszam jakby w sensie stricte problemów społecznych. No, jakby skupiam się, być może, ale bardziej skupiam się, nie o to mi chodzi, tak, w każdym razie, bardziej skupiam się na człowieku, na pojedynczej osobie i jakby uwikłaniu takiemu naszemu codziennemu. I to mnie interesowało i tak też zrodził się pomysł kryminalistyki, że jest to, że ma być to postać, tak chciałam napisać o zwyczajnej osobie, która jest bardzo bliska, taka jak ty, ja, jak pani Zabarem, która właściwie wpada w poważne tarapaty przez to, że popełnia przestępstwo, ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że chcą uniknąć odpowiedzialności, jakby chcą uniknąć kary. A to się przecież może nam zdarzyć. Jakby to myślenie mnie zainteresowało. To też jest takie dosyć znamienne w tej właśnie książce, że ty pokazujesz, jak bardzo wszyscy jesteśmy do siebie podobni, niezależnie od tego, w swoich różnych ruchach na przykład, niezależnie od tego, do jakiej klasy społecznej należymy. Prawda? Że jakby zbrodnia popełniona w jakiejś pijackiej melinie paradoksalnie wcale nie różni się jakoś bardzo od tego, ja tak ładnie złożyłam, tak mi się to ładnie złożyło. Ja tak byłam dosyć zadowolona, że mi się te dwie sceny splotły jakby zupełnie naturalnie, a wyszedł z tego taki fajny obrazek, że właściwie to nasze tutaj nie zdradzamy fabuły, tak mi się wydaje. Myślę, że nie. Od razu na pierwszej stronie, gdzie w miejscu Joanna bohaterka się przyznaje do tego, że zabiła dwie osoby. Ale oczywiście ona jest pisarką kryminału, więc jej się wydaje, że reprezentuje zupełnie inny poziom. Oczywiście wykształcenia być może tak, ale styka się ze zwyczajem jeżdżąc z policjantem, próbując poznać pracę policji i znajduje się na miejscu przestępstwa w takiej pijackiej melinie i tam widzi jakby pijaczkę, której mówi, że zabiła męża. Ona również zabiła, ale próbuje się nie porównać. Jakby ona mówi, że ona nie zasługuje na karę. No dlatego, że przecież jest ładniejsza, mądrzejsza, wartościowsza, wie nie ma nią. Nie pochwalam tego, to chyba widać, że jakby tutaj... Tak, to jest dosyć wyzwalające. Tutaj jest to motto z Aureliusza, prawda? Motto Aureliusza w twojej książce. To też jest dosyć ciekawe. Wszystko, co słyszymy, jest opinią, nie faktem. Wszystko, co dostrzegamy, jest punktem widzenia, nieprawdą. Właściwie twoje książki są tak
wokół tej myśli budowane, prawda? Tak. Ale to ja tak uważam, że tak jest, że prawdę mamy tylko własną, że nie jesteśmy w stanie niczego wymienić z drugim człowiekiem. Nie jesteśmy w stanie spojrzeć oczami innego człowieka, być może inne odcięcie na nim widzimy, na co innego zwrócimy uwagę. Jakby często myślę o tym, że patrząc z tego samego okna, każdy z nas widzi co innego. Jeden zobaczy samochód, który przyjeżdża, ktoś mi pracuje z samochodami, a tam na przykład mu się popsuł, ktoś zobaczy dziecko, ktoś ptaka, a ktoś kłębiące się chmury. Także nie zupełnie inaczej postrzegamy ten świat. Jesteśmy zbudowani z innych doświadczeń. I zawsze to będzie inaczej wyglądać. Możemy się tylko starać, bardzo się starać, spojrzeć na ten świat oczami drugiego człowieka. A powiedz, co takie myślenie o świecie, jak ono wpływa na twoje książki, na tworzenie akcji, na tworzenie bohaterów? No bo to jest w ogóle bardzo ciekawa filozofia życiowa. Staram się, próbuję oczywiście, próbuję, obserwuję ludzi i próbuję pomyśleć, jakby ktoś pomyślał. Nie? Każdy z nas robi to, czyta książki, to się stara przeczytać, to każdy są czyjeś myśli i patrzymy na ten świat przez też zaszyfrowane te znaki, literki, na świat widziane przez drugiego człowieka, oczami drugiego człowieka. I ja się też bardzo staram wyobrazić sobie, co dana osoba myśli. Ja sobie zapisałam na taki dużo sobie na taką dużą tablicę i sobie różne rzeczy zapisuję. I tam między przypiętymi rzeczami jest przypięta taka karteczka. To jest Hitchcocka bodajże, ale prawie jestem pewna, że są jego słowa, żeby pamiętać przy pisaniu, że każda osoba, nawet postępująca najbardziej źle, najgorzej, myśli, że robi dobrze. I jakby wychodząc z tego założenia, bo przecież ktoś, kto nawet zabija, że powiedzmy, jeśli nie jest chory psychicznie, już wybiegnie, to on myśli, że robi coś dobrego. Hitler też mówił, że myślał, że robi dobrze, przynajmniej na swoje. Także staram się pomyśleć, że ta osoba nawet, która ewidentnie jakby zbacza, w jej imieniu się robi dobrze, inaczej robi dobrze. Tak, to jest bardzo fajne w twoich książkach, że możemy podążać za tokiem myślenia tych różnych osób, także sprawców, bo właśnie to trochę różni twoje książki od klasycznych kryminałów, to są thrillery właściwie, prawda, nie kryminały, że nie chodzi o to, kto zabił. No wiemy właściwie od samego początku, chodzi o to, kogo zabiją. Raczej kogo zabiją, albo też dlaczego do tego doszło, ale nie w taki sposób, że musimy na gwałt mieć jakieś rozwiązanie takie właśnie kryminalne. To jest też no, bardzo charakterystyczną cechą twoich książek, jak rozumiem, wynika to właśnie z tego, że dla ciebie ciekawe jest spojrzenie oczami tak, różnych ludzi. Dokładnie, mnie nie interesuje kryminał taki... Zbrodnia sama w sobie. W pisaniu takim, że dokładnie, że mamy jakieś ciało i potem ktoś poszukuje sprawcy i na końcu go znajduje. Jakby to mnie nie interesuje, bardziej właśnie lepiej się czuję rozmyślając, co się stanie. A co się stanie, jak się stało coś złego. I to jest takie ciekawe, te dwie książki, żeby tym tropem podążyły na pewno. Powiedz, bo to zawsze jest ciekawe podczas rozmów z autorami książek tego typu, jak pracujesz nad researchem, bo to zawsze wszystkich, wiesz, ciekawi, skąd wy to wszystko wiecie, wy autorzy? Dla mnie to jest najfajniejszy czas rozbierania informacji, ponieważ pisać nie lubię jakby samego tego procesu pisania, bo to jest bardzo samotne, to też wiesz, samotna działalność i często i bardzo długo nie widać efektu i naprawdę no jest to dla mnie dojmujący czas, bo i tym bardziej, że nie wiem, czy to dobrze idzie. Jakby poszukiwanie informacji, jakby ten moment, kiedy fabuła dopiero się zaczyna kształtować, gdzie dla mnie tak wychodzi z cienia i szukanie różnych potrzebnych materiałów, to jest dla mnie absolutnie najfajniejszy moment. To jest tak, że takie coś, na co czekałam od dziecka, że ja sobie rozmyślam o niebieskich migdałach, a wszyscy myślą, że pracuję. I właściwie mogę szukać rzeczy, które mnie interesują, bo też sama nigdy nie wiem, czy się przydadzą, czy nie. Więc ja sobie błądzę albo po internecie, albo po słownikach, zamawiam książki z internetu, po jakichś tytułach, czy które mnie zainteresują. Albo to nie w przypadku wariatki sobie odwiedziłam szpital psychiatryczny, jeden z drugim i poszłam na rozmowę do lekarzy. I poszłam
do szpitala psychiatrycznego i czekałam na swoją kolejkę również, jak poczekając, kiedy pan profesor będzie odnotował. Miał chwilę czasu, czy pan nie mówił oczywiście, ale czekałam rzecznik w kolejce, no to patrzyłam na taką zlękną rodzinę, która się martwi o swojego bliskiego i stoi w tej kolejce i jakby to sobie zapamiętywałam, bo to też jest dla mnie obraz szpitala, to znaczy ludzi, którzy przychodzą i myślą o tych innych i czekają jakby kimś zlęknieni na tą wizytę u tego kogoś, to mi powie, co teraz mam robić. Także takie bardziej mi chodzi o ten klimat. O taką wrażeniowość, tak? Tak. Wtedy dostaję tak, jak moja koleżanka mówi, oczy rozczulki. A policja? Masz kolegów w policji? Tak, znam, bo pewnie każdy z nas zna jakichś policjantów. W sensie każdy z was, kryminalistów. Tak, ale pewnie się ja nie znam, nie? Naprawdę. Chociaż nie, teraz już znam, miałam włamanie. No właśnie, gdzieś jakoś to się gdzieś toczy. Znam, to jest przyjaciel mojej siostry i z nią rozmawiam, ale znam też Roberta Żółkowskiego, który jest pisarzem, policjantem. I też o jego pytałam, ale jakby cały czas to ja nie piszę pracy policyjnej, ja mam dobrą sprawę, więc ja nie muszę się zbytnio tą zajmować do końca tą działalnością, jakby ja się zajmuję tym zwykłym człowiekiem, który ma kontakt z prawem, więc tylko tyle się interesuje, na ile taka moja bohaterka byłaby zagmatwana, a co by pokazał jej policjant, gdyby chciał jej pokazać dzień swojej pracy. No to oczywiście coś takiego zapytałam i dowiedziałam się, że mogłoby odpowiadać na zatrzymanie, że dostały kancelarkę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No. Chcecie Państwo wiedzieć więcej, to sobie poczytajcie. Wszystko jest w książkach. A na koniec chciałam Cię zapytać o to, czy wierzysz w to, w co ja w sumie chyba zaczynam już wierzyć mocno, że będzie taki prawdziwy, no przynajmniej europejski boom na polską literaturę gatunkową, konkretnie mam na myśli kryminał, bo to powoli chyba zaczyna się dziać. Sukcesy Zygmunta Miłoszewskiego, Kasi Bondy, kolejnych autorów, którzy są tłumaczeni na różne języki. Pojedynczych autorów tak, ja uważam. Myślisz, że takiej fali? To nie jesteśmy tak spójni. Jak jesteśmy tak wszyscy, jak jeden mąż depresyjny, zdecydowanie. Jesteś bardzo różnorodni. A każdy, absolutnie każdy, nawet w obrębie pisarzy, kryminalistów, kryminałów retro, oni się różnią. My, dziewczyny, kryminalistki, różnimy się bardzo. Oj tak. Każda pisze zupełnie inaczej, więc jakby nie widzę takiego jednego nurtu, ale oczywiście jedna osoba ciągnie zainteresowanie drugiej. I jeśli ktoś przetłumaczy jedną książkę, to będzie drugą. Ja taki fajny byłam, super mi się zdarzyła taka przyjemność, że byłam w artykule New York Times, jak tam właśnie było dwa lata temu. Był właśnie Zygmunt Miłoszewski, krajewski. Dokładnie było, czy jest czas na polski kryminał. To już pytanie New York zadawał dwa lata temu, albo trzy. No i jakoś jeszcze tak... Ja się chyba nie było, ale powiedzmy, jakby lubimy ten gatunek i ja myślę, bym chciała, żeby w ogóle literatura polska była gdzieś za granicą, ponieważ by się troszkę o nas więcej uczyli. No to jest prawda, Szwecja wykonała niesamowitą pracę, ale też jakby... Tam było takie mądre podejście, że warto się promować na świecie przez literaturę. U nas to niestety trochę szwankuje. No, trochę to tak optymistycznie powiedziałam. Nie, no tak, oczywiście, że tak. No, nie jesteśmy tak bogaci jak Szwedzi, żeby promować właściwie każdego pisarza za granicą, albo żeby już dostawał każdy pisarz, który popełni jeden kryminał, dostawał potem przez rok czasu albo dwa taką solidną premię od państwa. Fajnie by było, nie? Świetnie by było. Także no na pewno absolutnie pieniądze pomagają w każdej dziedzinie.